Krystiana, pytamy o najpierw wrażenia z pobytu na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Jak to było? No, bardzo fajne wrażenia, jeśli chodzi o to. Fajnie dostałem powołanie, zespół jak najbardziej w porządku. Niestety nie udało się tego jednego meczu wygrać, na pewno atmosfera była troszkę inna, ale no, cieszymy się z tych czterech punktów, które tam zdobyliśmy. Liczyłeś, że przynajmniej usiądziesz na ławce rezerwowych, bo to ci się nie udało. No nie ukrywam, że tak, ale będę robił wszystko, żeby następnym razem dostać powołanie i usiąść na tej ławce. Atmosfera zespołu, bo tam oglądaliśmy ten film na przykład, który tam był, to dobra jest, prawda? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o chłopaków, no to wszyscy fajnie mnie przyjęli i bardzo fajny zespół. No ale teraz już zejdźmy na ligową ziemię z tej reprezentacyjnej, bo przed Wami po tej przerwie mecz z Wisłą Płock. Do Ciebie pierwsze pytanie. To, że byłeś z kadrą, to może przeszkodzić Ci w występie w tym meczu z Wisłą Płock? No bo tu jednak nie byłeś do dyspozycji trenera, czy nie będzie miało to znaczenia? No to już na pewno trenerzy zdecydują i uznają, co będzie najlepsze. Na pewno chciałbym zagrać w tym meczu, ale no zobaczymy, jak to będzie. No, nie trenowałem niestety z zespołem, ale cały czas byłem w treningu, pomimo że nie grałem i tyle. Powiedz, Krystian, co dla Ciebie to boczny pomocnik, czy ta lewa obrona jest taka optymalna? Gdzie Ty się lepiej czujesz? Osobiście sam nie wiem jeszcze, tak powiem, ale jeżeli zaczynam mecz, to myślę, że ta lewa obrona jest bardziej optymalną pozycją. A z ławki, no to myślę, że takie skrzydło jest, no bo jednak obrońców się nie zmienia. Powiedz, Michał, z jakimi nadziejami, nie wiem, czy chłopaki pytali o to przed tym naszym z Płockiem, no bo po przerwie na kadrę popracowaliście, więc teraz jak to będzie według Ciebie wyglądało jutro, w nasz piątek? No, nie ukrywam, że trzy punkty są dla nas najważniejsze i fajnie by było wygrać ten mecz. Jestem pewny, że niestety nie trenowałem z zespołem, ale jestem pewny, że chłopaki z tego co słyszałem przetrenowali bardzo dobrze te dwa tygodnie i liczymy na trzy punkty. No z jednej strony dla Ciebie to pewnie fajnie, że byłeś na kadrze, z drugiej strony nie byłeś z drużyną, więc szansa na grę od początku czy gdzieś na występ z Płockiem pewnie trochę się oddaliła. Niby tak, ale fajnie, że troszeczkę znowu jakieś nowe doświadczenie. Może nie umiejętności, ale jakby obycia się z tym wszystkim, bo jednak to była kadra Polski. Mam nadzieję, że to jakoś tam jeszcze bardziej zaowocuje w przyszłości. A Krystian, na takim meczu kadry to można coś przenieść na że tak powiem, na klub? Coś tam, jakieś nowe treningi? Jak to wygląda w ogóle? No z pewnością tak. Każdy trener jakby inaczej podchodzi, inne ma, inaczej ustawia zawodników, inne treningi prowadzi. I na pewno fajne doświadczenie to było. A czy jeżeli chodzi o właśnie piłkarsko, no to ciężko w dwa tygodnie jakby cokolwiek. A trener Cię tam powołał jako obrońcę czy jako pomocnika? Jako obrońcę. No, w Polsce jest problem z lewymi obrońcami, ogólnie na świecie z lewą nogą, można tak powiedzieć, nie? No właśnie, powinieneś to wykorzystać, bo jak to się mówi, nie tylko, no, tak jak powiedziałeś, w Polsce, ale wszędzie ta lewa obrona to jest taki języczek uwagi, jak się jest no, dobrym, to można zrobić dużą karierę. Oczywiście. Na pewno trzeba włożyć w to dużo pracy. Ja też tam nie ukrywam, czułem wcześniej, że mam braki techniczne, może nie typowo tak piłkarskie, ale jednak tej techniki gdzieś tam mi brakowało, może z młodzieńczych lat, ale no staram się jakoś to niwelować. Uważasz, że trener Michniewicz to dobra osoba, jeśli chodzi o U21? Myślę, że tak. Ale nie, wcześniej takiego... nigdy jeszcze nie dostałem powołania, także no. Ale takie pierwsze wrażenia jakby współpracy? Jak najbardziej pozytywne. Taka człowiek, który wymaga, ale chyba też potrafi gdzieś tam mieć dobry kontakt. Od razu tak, jako jeżeli chodzi właśnie o ten kontakt z zawodnikami, no to widać, że trener jest razem z drużyną i to jest chyba bardzo ważne.